Siemanko, YouTube'owe świry! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pewnie myślicie sobie, że ten tytuł jest prawdziwy. Również bym chciał, żeby był prawdziwy. Ja jestem twórcą, który nie musi się przedstawiać, ponieważ jego nick macie przedstawiony na dole. W dzisiejszym filmie chciałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie jestem już wszędzie. Ludzie często do mnie piszą komentarze pod tytułem: dlaczego cię już nie ma wszędzie? Kiedyś komentowałeś wszystko. A dzisiaj już tego nie robię. W sumie robię to nadal i często ludzie widzą moje komentarze, ale nie dzisiaj o tym mowa. Dzisiaj przedstawię wam powód, dlaczego właśnie tego nie robię, a raczej dlaczego mnie już raczej nie widać często w komentarzach. Moje komentarze są niestety zasłaniane przez pewien rodzaj osób komentujących filmy na YouTubie. Ogólnie wracamy dzięki temu do 2014 roku i facebookowych łańcuszków, ale o co chodzi, właśnie wam pokażę. Dzisiejszym filmem będziemy oglądać komentarze, które są pisane na YouTubie. I nie są to komentarze z jednego filmu lub u jednego twórcy, są to komentarze znajdywane naprawdę u wszystkich youtuberów, którzy są aktualnie na topie. Tutaj macie moje social media, ja jeszcze raz jestem osobą, która nie musi się witać i przechodzimy do komentarzy! Gramy w ruletkę, co 5 like ktoś umiera, PS, daj słuch. To jest właśnie to, o czym mówię, to jest właśnie ten przykład komentarzy, który po prostu... Nie wiem dlaczego, ale on po prostu jest. Po prostu jest, rozumiecie? To nie umiem wytłumaczyć, dlaczego ludzie to robią, skoro im to praktycznie nic nie daje. Ale niestety takie komentarze istnieją. To jest świeczka. Każdy, kto lubi jedną świeczkę dla starego pokoju na ruciaka, ile ich będzie? Edit, dziękuję za 34 like. Jeszcze edity. Naprawdę, kto edytuje komentarze? I po drugie... Kto dziękuję za lajki? Wyobraźcie sobie, że jest komentarz, który jest polajkowany przez 3000 osób i wyobraźmy sobie, że miałbym podziękować każdemu za tego lajka i wyobraźcie sobie, że musiałbym zrobić 3000 editów komentarza, żeby po kolei dziękować za każdego. To jest bez sensu! Właśnie o tym mówię! Gruby Krzysiek, PS, zostaw łapkę, żeby to zobaczył. Wiecie, generalnie my twórcy nie czytamy komentarzy i generalnie... Jeżeli dacie komuś lajka, to my wtedy ten komentarz przeczytamy. Jeżeli komentarz nie ma ani jednej łapki pod komentarzem, to my generalnie te komentarze olewamy, bo dla nas to nie są komentarze. I jeżeli nie macie polajkowanego komentarza, wasz komentarz nie zostanie przeczytany i nie dostanie serduszka, chyba że napiszecie coś jak twórca prosi. Na przykład ja was proszę, żebyście napisali w komentarzu: zaślepka. To jest zaślepka od obiektywu i napiszcie w komentarzu zaślepka, a ja wam serce dam. I tak działają właśnie te moje komentarze, tak to właśnie działa! Uwaga! Zbieram na nowe zdjęcie profi... Zniżyłem się właśnie do tego poziomu tych komentarzy. Niżej nie mogę. W górze róże, na dole strajki. Daj mi bułkę, bo dostanę sraki. Ten komentarz akurat nie pasuje do tego filmu, raczej do tych komentarzy, ale dałem go, bo... rymowanka spoko. I profilowe też. Kto lubi VIP Bros like? Nie muszę chyba tu ma... chyba już każdy wie, u kogo to znalazłem, ale nevermind. Tutaj nie chodzi o ten komentarz, a nie o twórcę. Generalnie pech jest taki, że twórcy nie mają wpływu na to, kto komentuje ich filmy, kto ich ogląda, czy też słucha. No i chodzi o to, że my, twórcy, nie mamy wpływu na to, kto obejrzy ten film i kto zostawi pod nim komentarz. Głupio jest po prostu to kasować, nie? Ale szkoda, że takie coś istnieje, bo ja pamiętam, jak byłem młodszy i to był 2014, 13, jeszcze tam wcześniejsze. Wiecie, Facebook wchodził dopiero w popularność w Polsce i właśnie wtedy tam istniały takie, nie? Że zostaw lajka, albo inaczej twoja mama umrze. Albo coś w stylu: jeżeli kochasz swoją babcię, to zostaw lajka, bo jak zignorujesz, to umrze. I my właśnie wracamy do tych czasów. I to jest przykre. 100 like i usuwam kanał. Szkoda, że ich nie dobiłeś. Kto ogląda na telefonie like, pomóżcie mi dobić 6100. Jak dasz suba, oddam ci 10.
Oddaję w ciągu 2H, jeśli dasz łapkę pod najnowszym filmem, daję od razu. Mistrzowie marketingu, rozumiecie to? Mistrzowie marketingu, jeżeli ty, właśnie ty, jesteś na techniku logistyki albo reklamy, zapomnij o tym, że dostaniesz pracę. Tacy ludzie jak on dostaną pracę, twoją pracę, szybciej niż ty w ogóle dokończysz zdanie wyrewolwerowany rewolwierowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego Kurde, byłem blisko! Takie osoby dostaną twoją pracę szybciej niż ty, bo te osoby mają myśl marketingową. Ty takiej nie masz. Po co ci jakieś głupie hasełka? Lepiej daj suba, oddam ci 10. Firmy marketingowe oraz sklepy powinny się uczyć od takich osób jak Mistrz 222 marketingu. Wyobraźcie sobie przecenę w Media Expert. Kup słuchawki, oddamy ci 10, ale wysyłamy w ciągu 2 godzin, ale jeśli kupisz do tego telewizor, oddamy ci to wszystko natychmiast na miejscu. Proszę, zatrudnijcie mnie. Co 5 like kola cię napoi. Co 10 like kocia karm cię zagości. Żyjesz? Ty Clifford rzucił hardkorowy challenge, którego nikt nie podjął się wzięcia. Tylko jedna osoba odważyła się wziąć udział w tym hardkorowym wyzwaniu. Jesteście tyle osób lubi w dupę. Wracamy! Kto czeka na nowego hita? W sumie to jest smutne trochę dla twórcy, ponieważ tylko 2 osoby czekałem na niego nowy utwór. Najlepsze jest to, że tego komentarza nie znalazłem pod piosenką bez szczela. Jest tutaj 10 000 kom, a ty znalazłeś mój! Gratulacje! Edit 15K! Serduszko, tyle osób to widzi. No nie wiem, no... Przyznam wam się szczerze, że nie przygotowałem się do tego filmu, bo... nie wiedziałem po prostu co mówić. Co ja mogę mówić na temat tego, co widzicie? Nie no, naprawdę, co tutaj się w tej chwili dzieje? Osoby, które myślą, że będzie jeden na czasie za chwilę. Czemu ludzie mi takich komentarzy nie piszą? Ja bym chciał takie komentarze otrzymywać. Chciałbym. Tyle osób czeka na następną nutę. Ten komentarz tym bardziej nie znalazłem mu bez szczela, ale powiem wam, że jest to jakiś sposób na zdobycie aktywności. Trochę głupi sposób, ponieważ prostytutki wychodzą na tym już lepiej, ale zawsze jakiś sposób na zdobycie jakiejś aktywności. Wiecie, potem na przykład możecie iść do swojego kolegi i się pochwalić, że mieliście 1000 łapek pod komentarzem. Nieważne jakim komentarzem, ale przecież mieliście. I cyk! Do gablotki. I w ten sposób macie więcej osiągnięć niż Tottenham, Hotspur, Londyn przez 30 lat. Jestem ciekaw, ile osób z kwietnia. Pozdrawiam 47 osób, które mają urodziny w kwietniu. Wszystkiego najlepszego. Kochasz kamerzystę? Tak, like. Teraz to tym bardziej nie muszę mówić, u kogo znalazłem ten komentarz. Tak, like, nie, kom. O, 14 osób nie lubi. Uwielbiam cię. Jeśli też go lubisz, to da. Ten komentarz akurat znalazł u siebie pod filmem. Nie będę się chwalił. Dziękuję za komentarz, dziękuję. Takie komentarze są okej. Okay. Sprawdzają, ile osób lubi danego twórcę. Takie komentarze są jak najbardziej propsowane. Nie takie komentarze typu tyle like, to z tego piętra skoczę. Takie komentarze są jak najbardziej okej. Okay. Tym bardziej, że są pisane pod moimi filmami. Lubisz takie halangę? Tak. Pomóżcie mi dobić do 1000 subów, please! To jest właśnie ten... Ja uwielbiam to po prostu, nie? Ja po prostu to uwielbiam w tych komentarzach. To, że na przykład jest sobie komentarz, nie? Jest sobie komentarz i pisze go jakaś osoba. I wiecie, napisane jest tam, czy lubisz go? Daj lajka, jak nie? Daj komentarz. A zawsze tam tak schowany tam na dole, nie? Ten taki... A ten haczyk taki, że a już to przeczytałeś, to widzisz, to też. To też przeczytasz od razu, widzisz takie... Pomóżcie mi dobić ileś, jakąś tam liczbę subskrypcji, albo zostawcie łapkę pod moim nowym filmem. I to jest właśnie ten haczyk taki. Jeżeli wydaje się wam, że tylko youtuberzy albo telewizja robi clickbaity, to nie, widzowie również to robią w komentarzach. Wy się tak śmiecie z polskich twórców i amerykańskich, że youtuberzy clickbaitują, telewizja też. Ale przecież wy też niegrzeczne dzieci to robicie, więc trzeba, uważajcie na słowa. I w sumie pokazałem wam wszystkie, a raczej takie najbardziej ciekawe komentarze, które znalazłem. Tych komentarzy jest oczywiście więcej i mógłbym naprawdę robić ich bardzo, bardzo dużo i mógłbym się rozpowiedzieć, bo wystarczy, że wbijecie pod film randomowego twórcy,
który jest po prostu na karcie na czasie, to macie cały wysyp tych komentarzy i możecie sobie scrollować i tak scrollować bez końca. Również takie są nie tylko u twórców, bo również to jest u muzyków, typu kto z kwietnia 2019 line? I to naprawdę nie trzeba daleko szukać, wystarczy właśnie wejść do tego twórcy na YouTubie i macie, voila, i sacreble, i to jest cały problem z głowy. Dzięki, że obejrzeliście ten film, ja się z wami będę żegnał, bo to koniec tego filmu. Jeszcze raz dzięki, tutaj macie poprzedni film, tutaj macie polecany, a tu macie subskrypcję. Ja was zostawię z moim krzesłem, tradycyjnie. Dzięki za oglądanie, siema!